king was found dead. Lies. Standardowo po ukończeniu kampanii odblokowaliśmy sobie tutaj tryby. Ale ja chwałę, intensywny trening. Próbę czasową pokazałem Wam już w poprzednim odcinku, więc tutaj zajmiemy się teraz Aleją Chwały. Zdaje się, że tutaj będziemy walczyć. Aj, przepraszam, to nie jest to. Intensywny trening. Zmierz się z cesarską dragonką i doświadcz prawdziwego dreszczu emocji w walce. Będziemy walczyć niestety z dosyć trudnym, wymagającym przeciwnikiem. Spróbuję oczywiście swoich sił. Naturalna zdolność Aranei do walki w powietrzu pomogła jej wspiąć się na wyżyny zarówno literalne, jak i w przenośni. Z lancą magitek w dłoni pokonywała kolejne szczeble w hierarchii z taką samą łatwością jak podczas powietrznych potyczek, co zapewniło jej oficjalny tytuł komandora, a także nieoficjalny przydomek dragonki. I teraz przyjdzie czas, żeby się zmierzyć. Now, let's see what you can do. Ready or not? Takie obrażenia. Rozdajemy. Oczywiście. Problem jest tego typu, że nam się kończy amunicja i za chwilę będę musiał... O, to 4700 obrażeń. Po co podchodziłem? Co tutaj prawdopodobnie gdzieś, chociaż nie jestem pewien, ale chyba jednak nie. Chyba jednak to tak nie działa. Postrzelony spust. Możemy oczywiście strzelać z tej broni. Takie obrażenia to trochę słabo. Kurde bela, le balans. Stawaj prompto. Kurczę, tutaj powinna być jeszcze jakaś spluwa. Możemy też w ten sposób robić, aczkolwiek tutaj możemy spróbować też... swoich sił, używając tutaj strzałów, te beczki. No jak ona trafiła mnie, to jest niemożliwe. Wstawaj, wstawaj. Widzisz, to o tyle jest dobrze, że nam się życie odnawia samo. Nie wiem, czy trafiłem, czy nie trafiłem. Trzeba sobie wydzielać. A nie by było, gdybym trafił sobie w te beczki, to byśmy mogli spróbować ją podpalić. Czekajcie, możemy się wyszedł chyba poza obszar.
to nie to. Dobra, ładnie siadło teraz, trzeba przyznać. Dosyć szybko się ładuje nam ta umiejętność. Trzeba przyznać. Nie, tylko... Ale patrzcie, włócznie jak atakujemy, to też jakieś tam obrażenia padają. Chyba się zdenerwowała. End of the line. Oh shit. Take this. No tak powoli sobie myślę, że poradzimy. Jak czegoś nie spieprzę po drodze. No ten pistolet za szybki nie jest, no ale... Gdzie nas? Gdzie nas? Trafiło nie raz. Shit. No niestety. A tak od tyłu. Oczywiście mógłby też się pobawić z nią, walcząc z bronią białą. Ale prosty przeciwnik. W porównaniu do Kora, z Korem to się męczyłem. Walczyłem z nim chyba 30 razy. Oh shit. Czekajcie, bo to się robi niebezpiecznie teraz. Shit. Cholera. Ajajaj, widzicie, jeden błąd. Jeden błąd i będzie po mnie. End of the line. Shit, nie trafiłem jej? Kurde, nie ten przycisk, co trzeba napisać. Cholera. Ale zjebałem. Się może kuźwa zemścić. No, robuniki, chłopie. Ale mam pecha, naprawdę. Może by było to skończyć dawno. Shit.
Shit. Jego mać. Nie mówcie, że przegrałem to. Ja cię pierdzielę. Dawaj, kuźwa. Oh yeah! And bullseye! Ale kuźwa, szczęście, masakra. Kurde, prawie by mnie pokonała. Zresztą już myślałem, że nie żyję. Dobrze miał ten eliksir. Zacięta walka, naprawdę. Ale ogólnie dosyć łatwy przeciwnik. Jest jeszcze jedna rzecz, którą pokażę wam. Tutaj też możemy zdobyć achievement. Także wczytamy grę i zdaje się, że to było dokładnie tutaj ten save. I tutaj w tym miejscu zdaje się, będziemy walczyć z przeciwnikiem, który ma 99 poziom. Ale mamy pomoc, więc nie będziemy sami walczyć. Tutaj to zadanie, żeby aktywować, musimy generalnie rozpocząć go po godzinie 15, więc najlepiej się przespać w obozie. Zresztą dostaniemy bonus, buffa do obrażeń i chyba życia. Zresztą zaraz to zobaczymy. I tak, to zadanie jest w tym miejscu. Tylko czekajcie, ja się tutaj prześpię. Także nie wiem, czy to coś się pomoże. No ale zaraz zobaczymy. Zadanie poboczne to osobne wątki nierozwijające historii. Wykonaj te zadania, aby zdobyć materiały do ulepszenia skutera śnieżnego. Tutaj prawdopodobnie, jak ulepszymy sobie ten skuter śnieżny, to też będzie nam łatwiej wbić osiągnięcia związane z pokonywaniem tych prób czasowych. No, ale na razie ten temat sobie zostawmy. Nie wiem, czy to zadanie tutaj się nam... Wiecie, podjedźmy tutaj, zobaczymy. Mówię, musimy być o godzinie... Wiecie, żeby ulepszyć skuter, to ja muszę mieć tutaj CPU. Większy skok i wzmocnienie obrażeń. Ta prędkość by mi się przydała, to byśmy mogli może ewentualnie spróbować swoich sił. Tak mówię, musimy być po godzinie 15, jest godzina 9, więc ja muszę po prostu zaczekać tutaj. Więc chyba tak będzie najlepiej, jak zaczekamy. Zrobię po prostu cięcie i zaczekamy na godzinę 15, a później wyruszymy tutaj w to miejsce i mam nadzieję, że ten przeciwnik się nam pojawi. Proszę bardzo, mamy godzinę 15. I mamy tutaj, widzicie, zadanie poboczne. Myślę, że nie. A może wejdźmy tym. Pojedźmy z skuterem śnieżnym. Chociaż to daleko nie jest. Dlaczego wam to pokazuję? Po pierwsze, będziemy walczyć z dosyć widowiskowym przeciwnikiem. Po drugie, możemy zdobyć achievement. Po trzecie, wykorzystamy ten czas na ten odcinek. A proszę bardzo, jest i bestia. Problem jest tego typu, że jednak chyba będę walczył sam. A nie z pomocą Angoris. Czekajcie, cesarz Angoris, pokonaj behemota cesarskiego. Bring it on. 1-0-0. Co to za obrażenie? Dziesiąty, dziewiąty poziom. Paczek posiada, jak widzicie. Weźmiemy granatnik.
O, szkuźwa. No coś mu tam jakieś obrażenia zadałem, aczkolwiek no nie ten. Aha. Żeby nie było za łatwo. Myślę, że jest jakaś tutaj szansa, żeby go pokonać. Tylko trzeba uważać, żeby znowu się nie da się złapać w ten... Zresztą tutaj to zadaje strasznie małe obrażenia. Gwiazda kula oślepia przeciwnika błyskiem światła, zmniejszając przy okazji ich statystyki. Dobra. No, teraz dodajemy obrażenia znacznie większe. O, nie przesadzaj. Pytanie, czy ty mogę wziąć granatnik? Mogę. O kurde. Czym się tutaj zregenerujemy? Odnawiam maksymalne życie. Chyba ten. Większym napojem. O. Wstawaj prąto. Ale czekajcie, bo ja się nie odnowiłem całkowicie. No nic. Aha. Trzeba kuźwa unikać się. Nie wiem, czy te obrażenia są większe, gdy jesteśmy bliżej. Chyba tak średnio to działa. Ale co ciekawe jest to, że ona sobie tutaj nie... Nie podchodzi do nas w żaden sposób. Znaczy, że tak 5 minut pogramy, góra 10 i go pokonamy. Więc może zaczekam, jak on tutaj znowu zaatakuje, czy nie. Pistolecikiem to co możemy co najwyżej, wiecie. O, nie trafił, dobra. A sobie walka jest o tyle prosta, że my tutaj możemy korzystać z tej darmowej broni. Widzicie, ja tutaj mogę sobie stać i kampić, farmić. Tak, jeszcze trochę, powoli. Myślę, że ta chyba wyrzutnia będzie najlepsza. O, shit. Weźmy tą flarę jeszcze. Aj, to tam za daleko. I teraz będziemy mogli. No ładnie. No powoli. Trochę się pomęczymy. Może coś z tego będzie. Uważaj, żeby tutaj właśnie nie wpaść w tą kulę. Nie znam. Wtedy nie mogę sobie trafić w nas, bo... Tym nie będziemy strzelać, bo ta walka trwałaby pewnie bardzo długo. Widzę, że się tutaj może uleczę jednak trochę. Z
Gwiezdna kula. Dobra, wiecie co, na razie tego nie będę używał. A przy okazji chyba, nie wiem, czy czasem przy niej otrzymamy tego, jakieś części do ulepszenia skutera. Widzicie? Co powoduje tym zamrożeniem. Dobra, był unik. Razem muszę, kurczę, zmieniać ten pozycję broni. A bo się go się odnawia, kurde. Cholera. Się uleczył, kuździe. Pieczone. Może czwórkę. Ucieka. To nie był dobry pomysł. Wydaje mi się, że ten karabin, karabin jest słabiutki. Można tutaj raczej chyba skorzystać ze snajperki. Zdecydowanie większe teraz, jak widzicie. Ale walka będzie trwała na pewno długo, naprawdę długo. Cholera, to jest trochę niefajne. Gwiezdną kulę. I teraz to. Nie, te obrażenia są chyba niewiele się różnią. Wyrzutnie jeszcze jakieś obrażenie zadaje, a tak poza tym średnio ten karabin.
aż się noc zrobiła. Ajajajajaj. Ciekawe, co by było, gdybyśmy tam podszedli pod niego. I atakowali go bronią białą, nie? Mogłoby być ciekawie. O, teraz te obrażenia zadaliśmy naprawdę dużo. No, takie. Trochę na siłę. Paska zrywania. Nieźle. Życie nam się nie odnawia za bardzo. To może nie. Maksymalnie, to też nie. Może te obrażenia rzeczywiście są większe, jak używam tej kuli. Ale... Słuchajcie, może nie będę się leczył. Aj. Czasami te życie odnawiamy. Udawa się nam. Nie wiem, od czego to zależy. A czasami to nie działa. Ej, co się kuźwa stało? Czego ma ten... ...uzdrowia? To nie fair. No, teraz jeszcze 5000. No, to jest dobry sposób. Ładuj, ładuj.
Tak trzeba było od razu atakować. Kula. I teraz robimy cyk. Tylko kurde rusza się. Stój w miejscu. O, i to jest taki najlepszy sposób. Wydaje mi się. Czy już używamy tej kuli? Dobra, jeszcze. On Emperor Dispoled. Mamy zadanie z głowy. Mamy achievement, ale jako tako chyba żadnych części nie zdobyliśmy do motocykla, znaczy do tego śnieżnego. Ewentualnie tutaj można z tych granatników skorzystać, z flar światła. One też są dosyć przyzwoite, bo możemy użyć tej mocy wtedy. Dobra, w tym odcinku to byłoby na tyle, co wam pokazałem, to miałem wam pokazać, więc tutaj co prawda mamy jeszcze jakieś zadania inne, ale już tego nie będziemy chyba, myślę, robić. Ja się zastanawiam, czy możemy jakby, albo w jaki sposób możemy zdobyć te części do ulepszenia tego skutera. To by się przydało ten temat zagłębić, bo byśmy mogli sobie tutaj... A, mogę teraz, patrzcie, mam 10. Aha. O, proszę, czyli wykonując zadania poboczne zdobywamy moduły CPU, które zwiększają nam tutaj prędkość tego śnieżnego pojazdu. Okej, okay, fajnie, dobrze wiedzieć. Tutaj potrzebujemy 15, więc w sumie jakbyśmy wykonali jeszcze jedno zadanie, to może mógłbym ulepszyć ten skuter maksymalnie i byłoby na łatwiej zdobyć osiągnięcie tutaj związane z pogodowaniem tych tras na czas. Nie, także w tym odcinku to byłoby na tyle, ludziska. Kończymy. Pozdrawiam serdecznie, cześć.